Hola! Gra, w którą teraz będę grał, to Sonic Before the Sequel. Jest to fanowska produkcja stworzona przez fana Sonica, znanego jako Lake Fepert. Jest to naprawdę dobra gra i uważam, że dorównuje klasycznym Sonicom. Fabuła gry łączy wrażenia pomiędzy Soniciem 1 i Soniciem 2. Wręcz dokładnie. To, co widzieliście na początku, to intro, zaczynało się w momencie, w którym kończył się Sonic 1. Pomimo tego, że ta gra jest taka dobra, to jest dostępna za darmo. W opisie filmiku znajdziecie link, żeby pobrać tą grę. Naprawdę, nie ma żadnego powodu, żebyście w nią nie zagrali. To jest naprawdę znakomita produkcja. Ale zanim się będę bardziej rozpływał, zacznijmy od pierwszej strefy. Hilltop Heights zaczyna się wysoko w niebie, pośród różnych tajemniczych, latających konstrukcji. Od razu na dzień dobry prezentuje szybkość, do której jest zdolny Sonic. Przy czym jednocześnie nie sprowadza się do trzymaj w prawo, żeby wygrać. Sonic posiada te same ruchy, co w Sonicu CD. Naciskając w dół się toczymy, naciskając w dół i skok robimy spin dash, czyli napędzanie się w miejscu w kulce i potem się wystrzeliwuje do przodu, a także super peel out, czyli Sonic się napędza w miejscu, tylko że nie w kulce. Mechanika gry jest praktycznie identyczna co u klasycznych Soniców. Kaczemy na i toczymy się w roboty doktora Eggmana, zbieramy pierścienie, jak obrywamy bez pierścieni gniemy, jak obrywamy z pierścieniami to wypadają. Po prostu Sonic niczym oficjalny, tylko fanowski. I nieoficjalny. I darmowy. Chociaż jeśli Sega by adoptowała tą grę, uznała za swoją i sprzedawała, to raczej nikt by nie był zły, bo jest to produkcja zdecydowanie lepsza od Sonica 4. I mówię tak o ktoś, kto naprawdę lubi Sonica 4, a nie tak jak niektórzy, którzy nienawidzą tej produkcji. I tak szybko w ciągu gry już się zmienił nam krajobraz. Zaczynaliśmy w spokojnych niebiosach, wróciliśmy na ziemię i potem teraz z powrotem do radosnego niebieskiego nieba. I koniec pierwszego aktu. W tej grze nie zbieramy szmaragdów chaosu. Sonic cały czas dźwiga swoją szóstkę ze sobą, a siódmego nie musimy zdobywać w żaden szczególny sposób. W związku z tym również nie ma Super Sonica w zwykłych poziomach. Czy kojarzycie te utwory, które lecą w tle podczas gry? Jeśli nie graliście w tą grę, to nie powinniście, gdyż soundtrack gry został stworzony specjalnie na potrzeby właśnie tej gry. Tak, jest to gra, która posiada ścieżkę dźwiękową stworzoną wyłącznie dla tej gry, nie braną z innych źródeł. Chociaż zdarzają się czasami, na przykład w filmikach, niektóre odniesienia do wcześniejszych produkcji. Grafika również została narysowana od zera. Spójrzcie chociażby na Sonica, który wygląda inaczej niż w klasycznych Sonicach, a także w późniejszych produkcjach. I znowu jesteśmy na ziemi, w deszczową pogodę. W ciągu jednej strefy tak bardzo się zmienił krajobraz. Dużym twórcom się często nie chce robić tego typu rzeczy, a tutaj jednej osobie, jednej, się tak bardzo chciało. I to tak bardzo mu się chciało, że stworzył nie tylko tą jedną grę, ale jeszcze Sonic After the Sequel oraz Sonic Chrono Adventure. Oraz taką dosyć krótszą produkcję Sonic Before the Sequel Aftermath, która jest wprowadzeniem do Sonic Chrono Adventure. Teraz Lake Fepert, zamiast pracować nad fanowskimi produkcjami, postanowił się wziąć za własne gry. Gra, nad którą teraz pracuje, to Spark the Electric Gestion, która jest tworzona na tym samym silniku, co właśnie ta gra, Sonic Worlds. To znaczy, ta gra to Sonic Before the Sequel, a Sonic Worlds to silnik wykorzystywany w tej grze. A silnik się sprawdza naprawdę znakomicie. Fizyka jest dosyć bliska grom z Sega Genesis. Chyba Mega Drive dla świata poza Ameryką. Dzisiejsze konsole są pod tym względem lepsze, że mają wszędzie tą samą nazwę. Mniej kombinowania. Ale wracając do silnika. Fizyka gry jest bardzo dobra. Są delikatne różnice pod względem gier klasycznych, jednakże w ogóle nie przeszkadzają one w rozgrywce. Kiedy Sonic toczy się z górki, toczy się szybciej, jeśli pod górkę, to wolniej, zupełnie tak jak powinien. A nie tak jak w Sonicu 4, toczy się z górki i jeszcze spowalnia. No ale dość nas czekania na Sonica 4, którego podkreślam lubię. O ile akt pierwszy stanowił takie spokojne wprowadzenie, kiedy mogliśmy gnać na złamanie karku, akt drugi jest bardziej platformowy. Jest więcej platform poruszających się w tę i z powrotem, w górę i w dół i ogólnie więcej skakania. Teraz nie jesteśmy w niebie tak z automatu. Teraz to musimy wyskoczyć sami. Jednak w tym nie popada w skrajność. Są również miejsca, gdzie można się rozpędzić. Skończyliśmy akt drugi. Co nas teraz czeka?
akt trzeci. Tak, w tej grze każda strefa ma 3 akty, a stref jest aż 11. To znaczy, co prawda, ostatnie dwie strefy to są jakby połączone, ale naprawdę to jest i tak imponująca liczba. Większa od jakiegokolwiek Sonika, wydanego oficjalnie. Do dodatku, te wszystkie akty nawet różnią się pomiędzy sobą. Nawet w jednej strefie każdy akt jest inny. Spójrzmy chociażby na tą strefę. Pierwszy akt znalazł się w niebios, drugim poruszaliśmy się po niebieskich górach, a tutaj drzewa. Pierwszy akt miał spokojną pogodę, chociaż tak już trochę zaczynało padać. Drugim była burza, a teraz po burzy przyszedł czas na słoneczną pogodę i tęczę. I to wszystko w ramach jednej strefy. Kto inny mógłby z tego sobie zrobić po prostu 3 i tyle by z tego było. Niebieskie sprężyny działają jako dopalacze. Niezależnie z której strony je dotkniemy, wystrzeliwują nas niczym przyspieszacze. Jeśli się wsłuchamy w soundtrack, możemy usłyszeć odniesienia do innych Soniców. Na przykład teraz można usłyszeć kawałek, który może się wam kojarzyć z Sonikiem 1, a konkretnie z strefą Green Hill. Mimo wszystko to jednak nie jest czysty remix. Muzyka została napisana zupełnie od początku, tylko na potrzeby tej gry. I teraz to powtarzam. Ta muzyka jest tylko w tej grze. No i później zostaje jeszcze wykorzystana w Sonic Chrono Adventure, ale to jest kontynuacja. Wielki pierścień znajduje się na końcu każdego trzeciego aktu. Nie zdobywamy w nich smaragdów chaosu, jedynie możemy sobie do nich wejść, jeśli chcemy zebrać dodatkowe życie. Niestety, życie się resetują za każdym razem, jeśli włączamy grę i odczytujemy. Poziomy specjalne są dosyć proste. Po prostu biegniemy, kamera nas goni, jeśli nas dogoni, to nas popycha. Po prostu staram się zebrać jak najwięcej pierścieni. Za każde 100 pierścieni dostajemy życie. W każdym poziomie specjalnym jest inna muzyka. Na przykład tutaj została wykorzystana muzyka z poziomu specjalnych Sonika 1. Akurat w poziomach specjalnych muzyka jest wydawana. Jednak mimo wszystko, poziomy specjalne to jest taki dodatek. Ale w normalnych poziomach muzyka jest oryginalna. Tych poziomów specjalnych nie można przegrać. Jedyne co możemy zrobić, to nie zebrać nawet 100 pierścieni, przez co nie dostajemy nic. I to w sumie tyle. Tak czy siak dojdziemy do końca, tak czy siak nie wywróci nas wcześniej. Po prostu czyste zbieranie pierścieni dla przyjemności i życia. Właściwie to za każdym razem, chociaż jedno życie się zdobędzie, jak dobrze pójdzie to 2. Raczej nie więcej. Jako że poziomy specjalne nie są szczególnie interesujące do oglądania, to będę je po prostu przyspieszał. Nie będę całkiem wycinał, żebyście mogli sobie obejrzeć, ale przyspieszę. Będę dawał wam jedynie kilka sekund, żebyście mogli usłyszeć muzykę. Pierwsza walka z bossem, ze starym, dobrym doktorem Eggmanem. Jako pierwsza walka nie jest szczególnie skomplikowana. Po prostu musimy wskoczyć w kokpit doktora Eggmana, żeby zadać mu obrażenia. Jedyne na co musimy uważać, to te pociski, które strzela. Doktor Eggman nie może nas rozjechać. Także jeśli polecimy do tyłu i kamera nas będzie pchać, to po prostu będzie nas pchać i nie otrzymamy obrażeń. Jedyne co może nam zrobić krzywdę, to właśnie te pociski. Należy atakować od przodu, gdyż jeśli skoczymy od tyłu, odbijemy się od tego dużego koła i nie zadamy obrażeń. Ale na szczęście nic tam też nie będzie. Przez to nie możemy się po prostu trzymać z tyłu i liczyć, że możemy zaatakować. Musimy trochę zaryzykować. Wraz z końcem tej strefy skończę tą część, więc do zobaczenia później!